Celem działalności Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Uczestnikami centrum są osoby, które z różnych względów nie są w stanie funkcjonować na otwartym rynku pracy. Są to m.in. osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, opuszczające zakłady karne, osoby bezdomne, uzależnione po odbytej terapii. Specyfika tych grup jest bardzo różna, ale w każdej z nich znajdują się osoby z silną motywacją do podjęcia zatrudnienia. Dlatego nasi pracownicy starają się poprzez zajęcia reintegracji społeczno-zawodowej utrzymać u tych osób motywację do podjęcia pracy. Działalność centrum obejmuje warsztaty zawodowe, praktyki u pracodawców, szkolenia umożliwiające zdobycie nowych bądź podwyższenie kwalifikacji zawodowych, a także udział w zajęciach terapeutycznych, edukacyjnych, indywidualnych konsultacjach rozwijających kompetencje społeczne i osobiste uczestników centrum. Cześć, nazywam się Zbigniew Baran, mieszkam w Biskupicach Kolonii Pini. Zanim trafiłem do Centrum Integracji Społecznej, to pracowałem w Katowicach jako magazynier. Od 2016 roku miałem wypadek, mam worek stomilny, dlatego trafiłem tu na pracownię wyrobą, gdyż na przykład już nie nadaje się do innej pracy. No tutaj to się uczyłem się pisania tekstu, pisania szybkiego tekstu, po prostu pisania na przykład na różne pracownie, na przykład gastronomiczne, takie różne co temat, a no wie pani, no, chciałbym gdzieś iść do pracy, a czy to będzie możliwe, to już nie do mnie, nie? Pytanie. Nazywam się Włodarska Janina, pochodzę ze wsi Napkło. O projekcie CIS, BIT-ów dowiedziałam się właśnie tak przypadkowo, będąc u pani psycholog, żeby można było po prostu z kimś porozmawiać, zmienić swoje otoczenie, no bo samotność mi troszeczkę dokuczyła ostatnimi laty. A byłam tu umiejętności, których się spodziewałam. No i tego, czego szukałam, znalazłam tutaj, jak na razie, no. Na dobrej drodze, żeby rozszerzać swoją wiedzę też, no bo po to tu jestem. W niedzielę wieczorem, myślę, że już w poniedziałek przyjdę sobie tutaj i będzie znowu fajnie, no. Także tak. No tutaj jest taki plusik, także myślę, że jakoś to wszystko pójdzie w dobrym kierunku. No i mi się tu bardzo podoba, chcę znaleźć pracę tutaj, no i coś spróbować nowego w życiu, nie? No i jeszcze tej dziewczyny nie ma, ale myślę, że się znajdzie jakaś tam. No i bardzo mi tu dobrze, że takie bliskie spotkanie tutaj ludzi, że z kimś tam porozmawiać o trudnościach, od tego. Nazywam się Sylwia Gondek, jestem z Rudnik, koło Zawiercia, z gminy Włodowice. Do CIS-u przyszłam spontanicznie. Poszłam na spotkanie, spodobało mi się. No, czego się nauczyłam? No, najbardziej mi się podoba kontakt z ludźmi w CIS-ie. Brakowało mi tego, bo pilnowałam dzieci w domu i nie wychodziłam do ludzi i z tego jestem najbardziej zadowolona. A co z przyszłością, nie wiem, zobaczymy. Na gastronomii jestem na kuchni. Jestem naprawdę zadowolona. Nazywam się Justyna Bartnicka, pochodzę z mieszka w Mocetwa, koło Niegowy. Do CIS-u przyszłam, żeby się nauczyć coś nowego, też z ludźmi trochę być, bo tak w domu siedziałam. No, dobrze, że to jest tak do kierowcy, bo tak to nie ma prawo jazdy, to trudno też dojechać, że to jazda. Tak to dobrze, ja się cieszę, że tam przysłał, nie żałuję tego, że przysłał w ogóle.